W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, dlaczego Mameluk może być Waszym nowym ulubionym krajem do grania pod rozwój. Tak będziemy dzisiaj rozwijali prowincję z piaskiem. A nowa forma rządów trochę nam w tym pomoże. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Przez ostatnie kilka dziesięcioleci chaos, zaniedbania i powstanie ogarnęły nasze terytoria w Syrii. Bunty, sprzeciw i żądania autonomii w obliczu naszej upadłej i gnijącej administracji sprawiły, że żądania Syrii stały się głośniejsze i trudniejsze do zignorowania. W rezultacie zmuszeni jesteśmy podjąć decyzję, czy chcemy przyznać im autonomię pod fasadą naszego sztandaru, czy też przyznać im niezależność lokalną pod naszą administracją. I właśnie od takiego wydarzenia zaczyna nam się nasza przygoda z sultanatem mameluckim. W tym momencie Mameluk rozpoczyna kampanię z po prostu Syrią jako wasalem i niestety nie posiadamy tutaj naszych twardych korów. Przez to wydarzenie, które właśnie określa naszą administrację północnymi terytoriami, możemy te kory sobie przywrócić i powiem szczerze, jestem tego fanem. Za 5 lat integrujemy Syrię do naszego kraju. Bo pamiętajcie, że póki mamy z nimi zawarty rozejm, bo póki trwa rozejm, to nikt nie może wspierać ich niepodległości, więc mamy naprawdę sporo czasu, żeby zbić te 75% dążeń niepodległościowych, co nie jest w ogóle trudne. Mameluk dostał też nowe, gigantyczne drzewko misji. No dobra, może nie tak gigantyczne jak na Bizancjum i na Persji, ale bardzo duże. Jest ono też trochę bardziej chaotyczne, ponieważ są przemieszane misje podbojowe z misjami częściowo handlowymi, z misjami częściowo religijnymi, ale dzięki temu Mameluk może się rozwijać w naprawdę wielu kierunkach na raz. Nasz sultanat na początku nic się nie zmienia, co nie powoduje, że nie będzie ciekawie, bo zmienia się z czasem. W zależności od tego, jakim krajem będziemy dalej grali, tutaj pierwsza reforma będzie ulegała zmianie, a na początku i tak jest naprawdę mocna. A kolejne na drugim poziomie są nawet mocniejsze reformy i jeszcze będą nam się z misji odblokowywały kolejne. Zobaczcie tutaj Ghazi Warriors pod kawalerię Mameluk, hahaha, co patrząc na nasze idee może nie jest aż tak złym pomysłem. Bo tutaj chyba w bazowych ideach nic się nie zmieniło, ale wiem, że będą się mocno zmieniały nasze idee, też w zależności od tego, jaką drogę później obierzemy, bo z Mameluka możemy stworzyć Arabię oraz Egipt, albo pozostać Mamelukiem. I z misji możemy pozbyć się właśnie tego tutaj modyfikatora, że zajmuje na to aż do 20 poziomu technologii administracyjnej, a obecnie mamy trzeci. To jest długo. Nie planuję toczyć jakoś szybko początkowych wojen, więc zmniejszmy utrzymanie naszej armii, zmniejszmy utrzymanie naszych fortec, jak i zmniejszmy ceny gier na Enebie. Jak zwykle mnóstwo okazji w promocyjnych cenach, link jak zwykle do nich w opisie. Wykonajmy od razu na początku trik na tańszego doradcę, a którego będziemy mieli z agendy. I zresztą teraz jak już jesteśmy w tych naszych stanach, to zobaczcie, że stan szlachty zmienił się na mamluków. To jest takie bardziej klimatyczne, ale to jest normalny stan szlachty, który dostał kilka dodatkowych przywilejów. Jednym z nich jest ten, który daje nam specjalne mameluckie jednostki. I powiem szczerze, w przypadku kawalerii byłyby nawet całkiem mocne. Aż muszę to sprawdzić, bo wydaje mi się, że są teraz mocniejsze od husarii. Ale wracając do naszych stanów i przywilejów. Tutaj w zasadzie możecie się zastanowić, czy nie warto jest nie rozwijać punktów na początku, bo potrzebujemy dość do szybko wykonywalnej misji 40% crowlansów. I moim zdaniem nie ma to sensu zbytnio, bo po pierwsze musicie w tych prowincjach mieć zbudowane workshopy, a to będzie wymagało od nas kolejnych poziomów technologii, więc trochę czasu będziemy mieli na to. I tak czy siak wiele misji początkowych Mameluka wymaga dewowania, więc ziemia koronna do nas wróci, więc spokojnie rozdajemy punkty. Oczywiście jesteśmy sunnitami i raczej będziemy lecieli po legalizm niż pod mistycyzm, dlatego też odpowiedni przywilej tutaj musimy nadać. Ten na plus 0,1 monthly piety. Zapraszamy uczonego i tutaj najważniejszy dla nas będzie development. Chyba, że planujecie grać szybko na podboje, to agresywna ekspansja, ale ja wolę grać troszeczkę spokojniej. No i ostatecznie nasze przywileje prezentują się dla stanów następująco. W większości, jak widzicie, są to totalnie standardowe przywileje, oprócz tego militarnego. No i w zasadzie z tym, że od razu możemy mieć Strong Duchess, czyli dwa dodatkowe sloty dyplomatyczne, bo posiadamy już sporo wasali, a będziemy ich mieli jeszcze więcej. Rywali, no mamy kilku, ale powiem szczerze, poczekam do pierwszego tiku miesięcznego, żeby ich wybrać, bo wydaje mi się, że wtedy będę mógł wybrać kilku wspólnych z Wenecją, a bardzo bym chciał przejść pierwszą misję, którą mamy. O, tutaj tą, w sojuszu z Wenecją, bo oglądałem kilka już filmów z Mameluka i nikt nie miał sojuszu z Wenecją, a ja go chcę. I zresztą ten bonus to trade powera na 20 lat wydaje mi się być bardzo słaby. A znowu alternatywa dużo lepsza, bo będziemy mieli bardzo silne galery na początku rozgrywki, co może nam pomóc w pierwszych konfliktach z Imperium Osmańskim, bo nie zamierzam wykorzystywać tutaj taktyki bizantyjskiej, którą normalnie należałoby stosować, czyli podbijamy Bizancjum i wtedy możemy od
Bieźń i dla niego terytoriów, co zawsze łamie kręgosłup Osmanowi. Tutaj raczej nie zamierzam tego robić. Szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie dla zabawy. A jeżeli planujecie na przykład też czesną wojnę z Osmanem, to też warto jest na początku kampanii rozważyć tego uczonego z sunnickiego, który daje shock damage na początku, bo macie sunnicką kawalerię, która tego szoku ma dość więcej na początku. No i teraz tak, wysyłamy dyplomatę do poprawiania od razu relacji z Wenecją i drugiego do poprawiania relacji z Syrią. Kolejny będzie nam po prostu chodził i zawierał różne dziwne sojusze, które musimy porobić na początku, takie jak na przykład z Mediną, chociaż Arabię raczej będę podbijał niż integrował poprzez wasali. Szkoda mi na to punktów dyplomatycznych. Chcę zagrać Talmamelukiem i rozwijać naszą Deltę Nilu i pieniądze, które dzięki temu zarobimy. Jeżeli idzie o samych doradców, to samych początkowo tańszych nie mamy, niestety żadnych, ale zarabiamy sporo, więc możemy sobie na jakichś lepszych, na przykład dwójkowych, pozwolić. No i tak weźmy do podatków, pan handlowy będzie za chwilę dostępny, jak będą pieniądze, i militarny nam wejdzie za chwilę z misji. No i niestety nie odświeżyli się, no co dlatego lecimy ze standardowymi tutaj naszymi rywalami narodowymi, czyli Imperium Osmańskie, Kwara Kundżuru oraz z jakiegoś dziwnego powodu Litwa, ale chyba teraz już nie dostajemy za nią Power Projection, nie wiem, zobaczę, ale wydaje mi się, że teraz już tego nie dostajemy, więc w takim razie chcemy to zrobić inaczej, chcemy obrazić rywala weneckiego, w tym wypadku Bizancjum jest mega bezpieczne, możemy obrazić i mówię, dążymy do jak najlepszego poprawienia relacji z Wenecją, jak najszybszego w zasadzie. W sumie zależy mi na tym do tego stopnia, że już się zapożyczam na starcie rozgrywki w takim razie, oczywiście biorę tanie oprocentowanie, 1% i pozwolę sobie tutaj przerolować kilku doradców, może na wpadnie pan z dyplomatyczną reputacją, a ten militarny nam wpadnie dopiero za 5000 manpowera. No to na razie tego zatrudnimy. Mamy doktrynę morską do wyboru, ale jej się nie opłaca robić na początku, bo dość szybko będziemy mieli inną i w zasadzie to, co chcemy teraz zrobić, jak najszybciej jako mamelucy, to rozbudować albo naszą flotę wojenną właśnie w galery, które mam nadzieję, że będzie mieli zaraz lepsze od Wenecji, więc na razie je zostawmy i dobudujmy naszą flotę stricte handlową w takim razie, tylko uważajcie tutaj, bo potraficie zbudować czasem okręty na właśnie Morzu Czerwonym, no, które do was nie dotrą zbyt szybko, bo nie jesteście w stanie opłynąć Afryki, więc trzeba uważać, gdzie budujecie wasze okręty mamelukiem. W naszej delcie od razu nawet odpalamy przywileje na zwiększenie siły handlowej, jest to dla nas super ważne akurat. Mamy tutaj aż, no, 2 centra handlowe, ale też 2 miejsca zwiększające nasz handel. Nieważne, w Kairze też odpalamy handel, politykę handlową i w Kairze dostaliśmy nowy monument, nie wiem, czy to zauważyliście. Przynajmniej ja go nie pamiętam, żeby był tu wcześniej. A piramidy wydają mi się teraz mega osłabione. A, i government mamy ludzki. Czy coś się tu zmieniło? Nie. Nadal jest on powiązany w większości wypadków tutaj i tym z formą kultury, z jaką wybieramy naszego władcę. Obecnie mamy władcę kultury Cyrkazji, która u nas w ogóle nie występuje, więc no niestety żadnych tych ciekawych bonusów nie będziemy mieli. Dobra, nastawienie wobec Wenecji zmieniam na friendly. No niestety dużo sojuszów nałapała, więc musimy poczekać, aż tu się pojawi serduszko. Będzie to dość trudne, nie mając żadnych wspólnych rywali. No i proszę, Syria jest wobec nas teraz lojalna, ale to klikniemy tą misję dopiero po jej integrowaniu za 4 lata. A ja dalej rozbudowuję moją flotę, potrzebujemy mieć 35 okrętów. O, 34 i za chwilę też zbudujemy flagship. Tak, skupiam się na flocie handlowej. Militarną i tak będziemy mieli tak mocną dzięki sojuszowi z Wenecją, chyba że się nie uda. Mamy ludzka sukcesja i tutaj wybieramy spośród kultur, które są w naszym kraju akceptowalne, następcę tronu. Im więcej mamy tej kultury, tym zazwyczaj mamy większy, znaczy mniejszy weak claim, ale będziemy mieli też bonusy większe. Tutaj jest mamy ludzkiego governmentu. Oczywiście cechy tych władców są losowe i losują się w momencie wystąpienia tego eventu, więc możecie je sobie podejrzeć. I tak, proszę, egipski daje nam 3-5-3, kultury syryjskiej 4-5-3, a cyrkaskiej, która daje nam dużo punktów militarnych, 4-6-3. Wow, dobry w sumie. No ale ja pójdę w mój pierwszy wybór, bo nie zamierzam tego stosować. Zobaczcie, bierzemy egipskiego, mamy znowu 3-5-3, ale teraz tutaj będziemy dostawali 356 golda albo 8000 manpowera, kiedy ten pasek się zapełni. Więc tak, granie mamelukiem pod jedną kulturę bardzo się opłaca. Muszę kiedyś zrobić taki podbój świata w końcu, bo zawsze mnie intryguje, ile manpowera czy pieniędzy bym dostał w momencie, kiedy bym zrobił cały świat jednej kultury. No i dostaliśmy nowego władcę, dodatkowo nam podnosi fajnie podatki, bardzo się cieszę. Ciekawe, Imperium Osmańskie uderzyło na Albanię, która ma gwarancję od Wenecji, a ta nie dołączyła do wojny? Co tu się wydarzyło? Ciekawe, Polska wybrała grę bez Litwy, zobaczymy jak to pójdzie. A w międzyczasie Medinę robimy naszym wasalem, co pozwoli nam teraz wykonać misję The Holy Cities, która powoduje, że możemy teraz z Mediną i Hedżazem zrobić jedną z kilku rzeczy. Albo dostać Medinę, znaczy Hedżaz dostaje Medinę, albo Medina dostaje Hedżaz, a nie, tego już nie ma.
dziwne wybory tutaj są. Więc wybierzmy, że Hedges dostaje Medinę. I teraz dostajemy jakąś opcję Gain Access to the Sponsor Grant Hedges. Uhu, zbyt biedny jestem. No i super, Wenecja postrzega nas jako zagrożenie, dlatego chętniej wezmie z nami sojusz. Logiczne przecież to jest, czego nie rozumiecie. Ale do wojny przeciwko Osmanowi nadal nie dołączyła. I teraz kończymy inwestycjami weneckimi, co pozwoli nam dostać chyba port w Aleksandrii. I do budowy galeasów dopóki mamy sojusz z Wenecją. Ale naprawdę jednej sztuki? Wy sobie jaja robicie w tym momencie. Dobra, to też się nie opłacało. Przynajmniej dostaliśmy shipyard w Aleksandrii. I wykonaliśmy to. Wreszcie mamy mamelską marynarkę. A w zasadzie to nową mamelską flotę. W roku 1448 flota mameluska przeszła znaczący rozwój i ekspansję. Uznaliśmy strategiczne znaczenie żeglugi morskiej i poczyniliśmy znaczne inwestycje w budowę nowych statków, poprawę infrastruktury morskiej i zwiększenie zdolności morskich. I teraz możemy dostać nową doktrynę morską, która zobaczy, jedna z nich to jest Galley Combat Ability plus 15% i zmniejszanie kosztów galer. Bardzo mocne, zwłaszcza jeżeli planujemy wojnę z Wenecją i Imperium Osmańskim, ale też mamy tańsze budowanie okrętów i Ship Trade Power, zwiększony o 15%. A zobaczcie, co mamy tutaj, Private Trade Fleet. Pięknie nam się to skaluje. Możemy też dostać bonus do ciężkich okrętów, jak i to coś, gdybyśmy chcieli gdzieś daleko przewozić wojska, ale nie wiem po co mi to. Ja pójdę pod flotę handlową, ale jeszcze mnie na to nie stać. Chociaż ostatecznie nie wiem, czy ja bym nie wolał tego bonusu. Bo powiem szczerze, dla mnie ta doktryna morska byłaby o tyle ciekawsza w momencie, kiedy miałby to samo co doktryna handlowa, ale tylko dodatkowo tańsze okręty. Pojawił się renesans, ale my mamy teraz taką opcję, że nie musimy go u siebie wprowadzać ręcznie. Możemy go nabyć od kraju, który już ma wprowadzony renesans i w tym wypadku będzie chyba Florencja. Ewentualnie możemy poczekać, aż nasz sojusznik to... O, mamy tutaj taką opcję. Ask for knowledge sharing. Dobra, rozpoczynam też podmienianie naszej kawalerii na mameluską kawalerię. Chciałbym kiedyś zobaczyć szarży takiej kawalerii na wielbłądach. Naprawdę. Pierwsza nasza reforma i tutaj pójdziemy w naszą nową Divan Al-Kash, jakkolwiek się to wymawia. Także budowanie Dewowańko za na propsie. Pozwoli nam to teraz rozwinąć naszą armię i pozyskać kolejne roszczenia terytorialne. Nowa agenda, nie przywilej. No na razie to żadna nowa agenda mi się tutaj nie pojawiła. Rozpoczynamy zjadanie Syrii, ona wpadnie praktycznie od razu i pięknie. No i czas rozpocząć nasze pierwsze podboje. Armia w górę, zajmujemy stanowiska i o dziwo będę podbijał na początku piasek. O, a Kunjul nie odpowie, jak miło z ich strony. Etiopię odpowiem, to Bei nie wzywamy osobno. Po prostu Etiopię chcę zaatakować potem bezpośrednio. To mnie trochę zastanawia, nie mogę wziąć instytucji od nich jakim cudem, skoro mają tutaj napisane, że jest prezent. A, jeszcze nie embraced, dobra, musimy rozwinąć Kair 8 razy i w sumie najlepiej za punkty dyplomatyczne i militarne, raz, dwa, chyba tyle. I rozpoczynamy teraz planowanie rozwoju Kairu. A great success! No i tutaj przed nami troszeczkę większa rozbudowa, potrzebujemy workshopów. I wreszcie możemy zacząć prosić Wenecję o renesans, bo go wprowadziła u siebie. No i się zgadza. Super. I widzicie, teraz nie musimy dewować naszych prowincji. Gigantyczna oszczędność punktów, które rozdysponujemy lepiej później. Pierwsze idee, które biorę jako mameluk, nikogo to nie powinno zdziwić, arystokratyczne, ponieważ mamy tutaj koszty developmentu, skaluje się to świetnie z naszymi ideami, czyli podgrają pod kawalerię, chociaż idee będę jeszcze zmieniał, pewnie na egipskie, ale nieważne. Nie ma nic lepszego na początek niż właśnie wzięcie arystokratycznych, jeżeli je mamy. I oczywiście do pary będą grane tutaj infrastructure ideas. Co tu się dzieje? Jakim cudem Tunis przegrywa wojnę z Fezanem? Jeżeli was interesuje, dlaczego podbijam teraz Arabię, to tylko i wyłącznie z dwóch powodów. Na pewno nie jest nim to, że to są jakieś bogate tereny. Nie, to jest piasek, to jest głównie pustynia z trzema punktami developmentu. Jest tu też tu mało wartościowych surowców, głównie krowy, zboże, no i kawa. Kawa. Chyba sobie zrobię kawę. Ale podbicie tutaj tego wybrzeża daje nam roszczenia do całego rogu Afryki, czyli do wielu kopalni złota etiopskich, które sobie przy okazji zdobędziemy. A panem to już wiecie, kilwa i standardowa droga do złota. No co to za rewolta? Fuj. I do tego jeszcze ma gorsze statystyki. Weźmy go, zniszczmy. Dla nas najważniejsze to teraz rozbudować porty w Aleksandrii, w zasadzie to w całej delcie. Dosłownie każda jedna prowincja musi tutaj mieć port. Znaczy, marketplace, co ja gadam. O, i mamy okazję. Hasa skończyła swoją głupią wojnę, dlatego możemy ich teraz zaatakować. Tutaj doszło do jakiejś dziwnej bitwy, ale niszczę te plemiona. Nie mogę się doczekać, aż zagram w tym regionie i będę musiał się przeciwstawić mamelukowi. Chcecie taki odcinek? Dajcie mi znać. Handel aleksandryjski, rozwiniemy to. Teraz każdy budynek zwiększa mi prosperity w danym regionie. Bardzo mi to cieszy. Ale co wa
najważniejsze, teraz będziemy mogli się zadłużać bez kosztów markantylizmu. Więcej tanich pożyczek, jej! I w sumie od razu możemy zrobić szybszy transport Nilem. Jestem ciekaw tego, chociaż chyba najbardziej optymalnie byłoby teraz poczekać, dodewować do 10 poziomu w każdym tym miejscu, tak? Bo pamiętajcie, że powyżej 10 zaczyna nam w ogóle ten koszt rosnąć i dopiero wtedy kliknąć tą misję. No ale ja jestem jej ciekawy, co to mi da? O mój Boże, jakie to mocne. Ship Trade Power plus 20% i Production Efficiency zwiększone. O, jak to biorę? Pierwsze rozwinięcie z ery i powiem wam szczerze, chyba agresywna ekspansja. Nie wiem, czy coś innego by nam się tutaj przydało. Musimy też rozwinąć naszą Deltę Nilu i musimy rozwinąć ten development przynajmniej 4 razy w każdej z tych prowincji, ewentualnie dobudować jeden budynek albo żeby miały tam prosperity. Nieważne, czyli tu dewujemy tym, na tym, co się świeci. Ale tu kliknijmy sobie tą decyzję rządową, bo to jeszcze nam zmniejszy koszty dewowania o 5%. Chociaż przydałoby się na to poczekać, no ale trudno, zgapiłem się. I głównie chcemy tutaj dewować za punkty dyplomatyczne, z tego powodu, że mamy local good production plus 2 w każdej z tych prowincji. Co prawda, okej, mamy tutaj grę, nie jest to aż takie dobre, ale tak czy siak ładnie powinniśmy na tym zarabiać. Handel w Egipcie, ciekawe co się teraz wydarzy. W naszych czasach handel zbożem odegrał kluczową rolę w utrzymaniu dobrobytu naszego imperium. Dostrzegliśmy znaczenie wydajnej produkcji i dystrybucji zbóż, zapewniający naszym pracownikom stabilne dostawy żywności. No tak, wielki handel zbożem w Egipcie. Nie wiem za bardzo, co oznacza ta pierwsza opcja, The Nile Estuaries, a ta druga zwiększa nam produkcję do 3. Wow, czyli każda ta produkcja, gdzie mamy ten modyfikator, zamiast 2 będzie plus 3, to jest w sumie fajne. I dostajemy opcję Export Grain dodatkowych 2 krajów. Wiecie co? Ja to wezmę. A żeby mieć tą opcję dyplomatyczną w ogóle Export Grain, musimy teraz zrobić to. Czyli zbudować dużo workshopów. Albo mieć 40% crowlandsów, albo mieć reformę, którą już mamy. Okej, potrzebujemy workshopy, ale to jeszcze daleka droga przed nami. No to podbijajmy dalej po prostu na razie. I w sumie wypełnienie tych misji tak dało mi 15 golda więcej po prostu. Znaczy no w sumie z developmentu, ale po prostu. Jej, powołajmy ochotników i zasięgnijmy po więcej pieniążków. Dobra, musimy się tutaj wprowadzić renesans i powinniśmy dostać facilitating. Zobaczymy. No i pięknie. Mamy facilitating. No to zawsze nam daje jakiś tam bonus do handlu. Cypr i Rodos podbite. Tutaj poczekałem po prostu, żeby mieli wzajemny sojusz i ich podbiłem. Przy czym Knightów uczyniłem naszym wasalem. Mam nadzieję, że będą jakoś tutaj psuli krwi Osmanowi, nie ukrywam. To daje nam tradycję armii i daje nam przyspieszone prosperity w najważniejszych naszych handlowych prowincjach. Jednocześnie dostajemy 100 punktów splendoru i możemy atakować dalej, tylko nasz władca jest dość stary, więc poczekam z kolejną misją na moment, kiedy dostajemy nowego, świeżego władcę. Chociaż chciałbym, żeby ten żył jak najdłużej. Dobra, już mam wolny przywilej, wystarczyło, że spłaciłem pożyczki, o których totalnie zapomniałem. I zobaczcie, na tych wszystkich typach terenu minus 50% do kosztów developmentu. Wow! I możemy zacząć dewować, zobaczcie, w całe wybrzeże nasze, gdzie mamy właśnie takie beznadziejne prowincje. Możemy dewować Deltę Nilu, gdzie będziemy mieli zerowy koszt dewowania dodatkowy. Stepy i sawanna. A czekaj, Coastal Desert? Dobra, nie mam stepów, nie mam sawanny, na razie przynajmniej, ale Coastal Desert i Desert mam, więc bierzemy ten przywilej. On jest mega. No i zobaczcie, cała kara do dewowania nam tu zniknęła. Calutka chyba. A nie, zmniejsza nam od 50%, nie minus 50%. Nie, czyli to nie jest takie OP, jak myślałem. Rozczarowanie. Teraz rozbudujmy naszą deltę o budynki produkcyjne. Zobaczcie, 69 golda na budynku produkcyjnym. Jakie to jest chore. Ze zboża. Trzecia reforma rządowa i tutaj chyba najlepsze będzie tak czy siak wzięcie podatków, przynajmniej na tą pierwszą erę. Nie ma nic lepszego po prostu od tego. Nie ma. Tym bardziej, że na podatkach, no mamy 13 golda, a już taką dużą produkcję mamy w Egipcie? Wszyscy będą płacili podatki. No w sumie 3 golda więcej na tym wyszedłem, bo straciłem trochę na handlu, zyskałem większy na podatkach, więc lepiej. No i Tymur upadł z naszą niewielką pomocą. A my dostajemy teraz możliwość eksportowania zboża. Ale to nie jest dla mnie takie fajne. Myślałem, że to ja dostaję ten minus 5% developmentu, ale to Wenecja dostaje ten modyfikator. Wow, restore the cradle of gold. Chyba się opłacało to robić. Co prawda będzie mniej opłacalna ta kopalnia złota, ale zawsze mamy kopalnię złota i mógłbym teraz to zamknąć, ale to nie. I zbudowałem na tym najbardziej bezużyteczny budynek. Lokalny malus w Gazi, no, rzucają nam wyzwanie. No to może zreformujmy naszą societę. Widzę, że stabilności nie miałem. Jak ja to przegapiłem? Ziemi nie mam. Jak ja to przegapiłem? Dobra, rozdajmy ziemię w takim razie. Czas prowadzić goździki do Kairu. To jest naprawdę mocne. Bo okej, mamy tutaj teraz sukno, ale goździki są przekoksane. I tak z ciekawości, zarabiamy teraz 3,56 w tej prowincji. Sprowadzamy goździki. 6,54. O, tu są goździki. Jeszcze zwiększają mi siłę handlu lokalnego. Jak miło. Jak ja mogę tutaj nie mieć marketplace'u? I ewidentnie ta gra mi mówi, że muszę teraz iść w kolonie. Jak nic. Znaczy niekoniecznie teraz, ale ogólnie. Chyba
to jest ta unikalna agenda, tak mi się wydaje. Kuszące. Ale mamy teraz obecnie za mało tego profesjonalizmu, żeby to zrobić jakoś szybko. A weź, mi tak mamy misję do tego. Pod rządami sultanatu mameluckiego w XV wieku uprawa kofi arabika odnotowała znaczący rozwój. Dostrzegając potencjał tej egzotycznej rośliny, podjęliśmy działania mające na celu kultywację i udoskonalenie techniki jej uprawy. Kawa arabika, my fave. Teraz możemy dostać albo kolejny nowy przywilej dla stanu kupieckiego i zwiększyć ich lojalność, co jest bardzo, bardzo fajne, albo dostać 5 punktów markantylizmu i po jednym punkcie produkcji w każdej prowincji produkującej kawę. No tej prowincji za dużo na razie nie mam, bo nie podbiłem Etiopii, więc może na razie weźmiemy to. Ciekaw jestem, co? Jaki będzie to przywilej? Chyba, że ten przywilej zwiększa mi tax na kafie. A ja tymczasem zdobyłem cały półwysyp arabski do naszej gry Tol Mamelukiem. Chociaż tutaj to szczerze mówiąc bardziej by się chyba opłacało jednak mieć innego takiego giga wasala. Tym bardziej, że nie muszę ja bezpośrednio posiadać rzeczywiście tych prowincji, to mógł posiadać mój wasal. Tak. No ale dzięki temu miniatura będzie ładniejsza na pewno. To co jeszcze na pewno mogę zrobić, to skasować kilka fortec w okolicy, bo jest ich tu wręcz za dużo. Ta jedna w zupełności nam wystarczy. I to co mogę zrobić na pewno, to w najbliższym czasie nie toczyć wojen, dopóki nie skończę tych dwóch idei. Rozwój Kairu. Wygląda na to, że pojawiają nam się jakieś kolejne wydarzenia związane z naszym miastem. I to mi się chyba najbardziej przyda, ten development. W międzyczasie oczywiście jeszcze Hormuz spróbuje dokończyć podboje oraz szkolić naszą armię, żeby dostać ten profesjonalizm do misji. No już teraz narzynkom całkiem niezły jak na ten rok. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem ekspertem, bardzo rzadko gram w tym regionie, więc możecie mi tutaj dopowiedzieć. O nie, reforma rządowa opóźniona. Uchodźcy z Grenady. Chyba ich przywitam w moim kraju. A my zdobyliśmy cieśninę Hormuzu. Jakbyśmy chcieli dalej podbijać, to mamy w sumie co? I w międzyczasie też rozpocznę mameluską złotą erę, bo akurat zbliżamy się do kapa punktów, więc będzie fajnie to wszystko tutaj władować w development po taniości. 16 dewa, ładnie bardzo, a jeszcze nie mamy edyktów odpalonych, jak i naszych idei skończonych. I co najlepsze, jeszcze nie mam też przecież tutaj tego pana, nie zaprosiłem go ponownie, ale teraz już zapraszam, bardzo! A już jak mam te wszystkie bonusy, to zobaczcie, jakie to tanie. Znaczy jeszcze nie wszystkie, ale większe. To prawda, że trochę podewowałem, no ale mam nadzieję, że będę pamiętał, że wam pokazać porównanie z początku kampanii Egiptem, jak to wygląda. Po dewowaniu 20 golda więcej, wow. Dobra, i co my tutaj mamy? Monopol na kawę, ale to chyba nie jest ten przywilej, który powinienem dostać. Chociaż może, ale nie dostanę wtedy bonusu z produkcji? Słabe to. Dobra, czyli wiemy, że już tego nigdy więcej nie brać. Ale normalnie nie ma takiego monopolu na kawę, czy o co chodzi w sumie? Ej, a dlaczego mogę mieć taką teraz formę rządów? Jakiś szeriat? Chyba coś przegupiłem. Dobra, w sumie to mi zostało tylko robić największe teraz inwestycje 20 lat później. Tak naprawdę wszystko inne mam pobudowane. Workshopy, kościoły i tak dalej. Zostało mi budować tylko i wyłącznie monumenty, jak i punkty handlowe do trzeciego poziomu. Nie wiem, czemu Kairu jeszcze nie ulepszyłem, nieważne. A w sumie to Aleksandria była nawet ważniejsza. Dlatego teraz najeżdżam Imperium Osmańskie, bo potrzebuję pieniędzy i zróbmy sobie Wurgola o Odane. Niech nam pomoże w tym Wenecja. Okej, trochę tych ciężkich okrętów, co ten Osman ma. Ups, wojna nie zaczęła się zbyt dobrze, ale no wiecie, pobudujemy okręty ciężkie i będzie lepiej. Jestem bogatszy. Tak, dwa razy. Zobaczmy, jak bardzo przywalę tą bitwę z Osmanem, bo powinien mieć lepsze jakościowo wojsko, ale jakościowo nie ma jakoś lepszego, nieważne. Jest tak źle nie jest. Co wybrać? To. Dobra, porównywalnie to wygląda. Tylko ja mam większą armię i większy manpower. Hehe. Włócz się pojawił w Sudanie. I to chyba jakiś taki zależny ode mnie. Co to za stak? Chyba się bawili we mnie. Ej, czyżby oni mieli jakieś nowe te wyglądy jednostek? Nie kojarzę tego typa z maską. Dobra, byłem pewien, że flota wenecka nam tutaj pomoże, ale no niestety niezbyt. Haha. A wręcz Wenecja właśnie wyszła z wojny. Tak po prostu. Chyba, że ona toczy jeszcze jakąś inną. Z Węgrami. A, wielkie zwycięstwo. Jedną prowincję sobie zdobędę, bo jeszcze nie chcę od nich za dużo podbijać. Ale było warto. I ja straciłem sporo. No ale dzięki temu, wiecie, tutaj to sobie rozbudujemy. Tutaj mamy na tym poziomie. Tu buduję manufakturkę, to jeszcze nie mogę. Tu mamy rozbudowane. O, tutaj jeszcze jakiś monumencik sobie walniemy. I resztę niech idzie mi w manufaktury. Bo mam je naprawdę bardzo, bardzo tanie. I chyba mi się opłaca je robić. Autostrada Imperium. Co to jest? Change the direction of the canal Suez by three. Że co, ja zacząłem kanał Suezki budować? Czy o co chodzi? Nie wiem. Buduję kanał Suezki na początku XVI wieku, no nie. Ale nieważne, czas na reformę naszego kraju. Stoimy na ważnym rozdrożu naszej historii. Wielu naszych doradców popiera ideę nowego państwa, zmodernizowanego i prawdziwego rywala dla najmniejszych potęg Europy. Jednakże najbardziej konserwatywni spośród nas utrzymują, że najlepsze co możemy zrobić, to zostać umieszczonym w podręcznikach historii.
jest zgodne z naszymi ambicjami dotyczącymi odrodzenia kalifatu. No i teraz w zasadzie dalej decydujemy, czy chcemy pójść drogą kalifatu mameluckiego, czy jednak bardziej zmodernizować nasz kraj i stać się Egiptem. Tylko tracę 5 stabilności. Najpierw zobaczmy kalifat, bo raczej nie będę chciał nim teraz grać. Nadal mamy formę rządów, to chyba się nic nie zmienia, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, co robi ta droga. Tutaj też nic sam się nie zmieniło, nie doszły nam żadne nowe misje. Nie widzę też nowych form rządów. O co chodzi? Przepraszam, robi coś. Zobaczcie, co dostajemy. Local development zmniejszony o 10%, plus dodatkowo coś nam to daje? Tak, punkty militarne w każdej prowincji. No ale my pójdźmy w te bardziej radykalne reformy, bo teraz jesteśmy przepięknym takim słomianym Egiptem. I chyba nam się zmienia w tym momencie również system rządów. Tak, mamy... Innowacyjność nam rośnie. Wow! I government power! A, czekajcie, to nie jest to. To jest to! Nowe dostajemy rzeczy. I zobaczcie, mamy coś takiego jak egipską westernizację, która daje nam dość fajne bonusy. Bym powiedział, że nawet dużo fajnych bonusów i minusów, co mi się mega podoba. A same formy rządów pozwalają nam przeprowadzić jakieś tam studia zachodnie. I na przykład to jest mega. 5 razy przeprowadzimy te studia. Nie, czy te studia. Tutaj jest wojskowe. 5 razy to przeprowadzamy i możemy zmienić naszą technologię na zachodnią. Adopt Western Units. I każdy studia dają nam kolejne bonusy, które tutaj widzicie. Goods Production Modifier plus 20%. Mega mocne do budowania kraju. Bardzo mocne. Governing Capacity plus 20%. Bardzo fajna forma rządów. Naprawdę. Ale to, co mi się jeszcze podoba bardzo na Egipcie, to zobaczcie. Na początku Trade Efficiency, Administrative Efficiency plus 5%. Potem jeszcze Development. Monthly Military Power zwiększone. Merchant Guilds Loyalty to akurat słabe. Produkcja, fire, max general fire plus 1? Czekaj, mogę mieć generała z plus 7 do fire'a? Ta idea powoduje, że już nie potrzebujemy Navy albo Maritime Ideas w ogóle. Global Trade Power, a bon za wszystko wolne polityki, których mi tak brakowało przecież. Nie wiem jak wy, ale dla mnie Mameluk to jest teraz taki potworek. Przepraszam, Egipt. I od razu robimy dar, al coś tam. 3 punkty innowacyjności, albo tracimy 3000 golda, którego mam obecnie 4. Jakie to mocne! To jest zdecydowanie warte swojej ceny. State Madrases. Gdzie jest ta reforma rządowa? Który to tier? Oczywiście musiałem wcześniej wybrać czwórkę. Dosłownie rok wcześniej to wybrałem. Trudno, zaraz to zmienimy. Bo minusem tego rozwiązania jest to, że tracimy kultury, które możemy akceptować, oraz to, że nie jesteśmy imperium. Ale do niego nam naprawdę blisko. Więc teraz powoli będziemy stabilizowali sytuację w naszym kraju i potem już to nie będzie problematyczne. Ej, te galeasy mają galley compatibility plus 20%. W sumie teraz dopiero zauważyłem, że Egipt może być łatwiejszą nową Francją pod technologię, bo zobaczcie, government na maksymalnej ilości mocy daje nam minus 10% kosztów technologii. Jesteśmy sunitami, więc mamy kolejne 10% technologii tutaj, jak i kolejne niszczone koszty technologii za Dihimi. Poza tym, mamy do zdobycia jeden monument tutaj w Afryce i gdzieś chyba na południu na koszty technologii. To jest bardzo mocne! I oczywiście pamiętajmy o ideach innowacyjnych. Zresztą teraz Egipt pod ideę innowacyjną na sam początek rozgrywki to jest bardzo dobry pomysł. Świętujmy! Monument się nam wybudował! A ten monument to dosłownie kanał Suezki. Naprawdę, w XV wieku mamy kanał Suezki, który daje nam jeszcze takie modyfikatory. Wow! I naprawdę ja teraz mogę tutaj przespać moją flotę? Jezu, jakie to jest OP! Dobry władca. Dostaliśmy też jakieś unikalne formy, już te przywilejów, zobaczcie. Teraz zobaczyłem, bo odpiąłem jedną tutaj od ulemy. Koszty doradców zmniejszone i dodatkowo kolejna tańsza technologia. Bonusowy misjonarz i innowacyjność roczna. Stabilniejszy kraj i establish local organization cost? Przecież nie mam żadnych. I powiem wam szczerze, że ja chyba pójdę tutaj w tą innowacyjność, żeby ją teraz jak najszybciej rozwinąć, żeby nam rosła cały czas. To jest naprawdę spory bonus. Czekajcie, przecinki mi się pomyliły, czy coś tutaj po prostu nie gra? Czy to jest miesięcznie? A, to jest miesięcznie. Ale muszę przyznać, że bardzo mi się podoba, jak zamieniamy tutaj całą tą drogę Nilu z takiego, co było wcześniej, teraz takie mega zielone. Ładnie się to prezentuje w tym Egipcie teraz. Tylko kończy mi się gathering. Praktycznie najniższy poziom developmentu, jeżeli nie ma 30, to ma 22 punkty na całej tej linii. Teraz rozwijanie piasku może mieć nawet sens. A jeżeli chcesz zobaczyć kampanię, w której rozwijanie prowincji górskiej ma sens, to polecam ci ten odcinek. Prowincja górska prawie tak samo rozwinięta jak Grasslandsy.